Zdecydowanie dobra informacja dla wszystkich młodych, zdolnych, mieszkających na terenie całego świata, bo nie ma żadnych barier terytorialnych. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie historycznym, konkursie audiowizualnym, gdzie trzeba przygotować film bądź też animację o tematyce historycznej, a ta tematyka historyczna dotycząca naszego kraju, jest szansa wziąć w nim udział. Proszę posłuchać. A mówić będziemy o konkursie Patria Nostra z panem Mirosławem Gryko, Rada Programowa konkursu. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Czwarta edycja, po raz kolejny młodzież z całego świata może wziąć udział w konkursie, który ma pokazywać te postawy patriotyczne. Bardzo się z tego cieszymy. Przypominać fragmenty polskiej historii. W zeszłym roku ponad 1100 osób wzięło w nim udział. No tak jest. Zainteresowanie jest coraz większe z roku na rok. Obecnie rozszerzyliśmy bazę naszego konkursu o polską młodzież na wschodzie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście także witamy wszystkich naszych młodych rodaków z całego świata. Chcemy zobaczyć, gdzie są. Odezwijcie się, napiszcie. Zobaczymy oczywiście wasze prace. Też bardzo chętnie przyjmiemy w tym konkursie. Na czym dokładnie konkurs polega? Co trzeba zrobić? Jaka jest tematyka? Jak można wziąć w nim udział? Aby wziąć udział w konkursie, trzeba się przede wszystkim zarejestrować na stronie internetowej konkursu. Tutaj przypomnę konkurs@patrianostra.pl. Tematyka jest różnorodna, związana z historią Polski. Prace, jak widać tutaj na monitorach, dotyczą najróżniejszych zagadnień. Postać generała Endersa, postać Maksymiliana Kolbego, bitwy, bohaterowie, naukowcy, kultura, sztuka. Czyli tematyka bardzo szeroka, w zależności od tego, czym się który uczeń interesuje, tak może nas zachwycić również pod kątem historycznym. A jeżeli chodzi o przekaz już sensu stricte techniczny, jak powinno to wyglądać, jak ten film powinien być zrealizowany, albo jak ta animacja powinna do państwa trafić? Specyfiką konkursu jest tworzenie krótkich 30-sekundowych filmów lub animacji, jak widać tutaj na monitorach. Każdy film dotyczy innego wydarzenia historycznego. Filmy są tworzone przez młodzież dowolnymi technikami, a więc jest to animacja, jest to rysunek, są to zdjęcia poklatkowe. To może być także wcielenie się aktorsko młodych ludzi w rolę bohaterów. Tak jak widzimy tutaj, któryś z naszych uczestników konkursu wcieli się w rolę zapewne sowieckiego sędziego. Aha, czyli generalnie bardzo szerokie spektrum możliwości. Filmy zostają dostarczane do fundacji, a później wybierane są te najlepsze. Wiem, że nagrody też mają bardzo wielki w tym udział, bo jest okazja zwiedzić Polskę. Dla osób, które dawno nie były albo nie miały okazji zobaczyć, jak wygląda kraj nad Wisłą, to jedna z nagród to również i wycieczka. Dokładnie. Nagrody główne dla laureatów i uczestników konkursu są to wycieczki do Polski, do Warszawy, Krakowa i Poznania. Jest to kilkudniowy pobyt wypełniony ciekawymi wydarzeniami. Te pobyty będą organizowane pod opieką harcerzy z ZHR, którzy zadbają o to, aby program był urozmaicony i pokażą ciekawe miejsca w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Natomiast specyfiką konkursu jest to, że nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu. Tutaj muszę podziękować szczególnie dla Instytutu Pamięci Narodowej, który nigdy nas nie zawiódł i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Otrzymaliśmy mnóstwo książek, albumów historycznych z Instytutu Pamięci Narodowej, ale także od innych fundatorów, których było bardzo wielu i którym chciałem także szczególnie tutaj gorąco podziękować. I co ciekawe dla młodzieży, także okazja do wspólnej integracji, no bo w jednym czasie, w jednym miejscu, w Warszawie, czy też w Krakowie, czy w Poznaniu, będą mieli okazję się lepiej poznać. Dokładnie. Zapraszamy tutaj młodzież z całego świata, zarówno z Kazachstanu, Litwy, Białorusi, Ukrainy, ale także z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych. I przyjadą tutaj autorzy najlepszych prac konkursowych. Pierwsza grupa przyjedzie w listopadzie w okresie rocznicy odzyskania niepodległości. Gala finałowa konkursu będzie miała miejsce 12 listopada, a następnie po gali finałowej wycieczka do Krakowa. No, wszystko jasne i w telewizyjnym skrócie, natomiast szczegóły na stronie internetowej. Przede wszystkim trzeba wziąć udział, żeby przyjechać i żeby móc zwyciężyć, no bo jeżeli nie zrobicie tego, drodzy uczniowie, mówimy tutaj do uczniów ostatnich szkół podstawowych, bądź też do uczniów szkół średnich, no to bez waszego udziału to się nie uda. Pięknie dziękuję za rozmowę.